dobro, szczęść Boże. Drogie dzieci, witamy Was bardzo serdecznie na nietypowych, nietuzinkowych, niestandardowych, wyjątkowych rekolekcjach. Łączymy się z Wami za pośrednictwem mediów, razem z bratem Radosławem i bratem Albertem zabierzemy Was do innego świata. W czasie tych dwóch dni, które są przed nami, chcemy Wam opowiedzieć pewną historię, która jest związana z tym, kim jesteśmy. Jesteśmy ubrani na brązowo, więc chcemy poznać świat według świętego Franciszka. Dlatego przeniesiemy się do Włoch, ale zanim. Musicie wiedzieć jedną rzecz. Kiedy będziecie patrzeć na tę bajkę, wyobrażamy sobie, że patrzycie w telewizor. A co ma każdy telewizor? Obraz i dźwięk. Dlatego w tej historii obrazem będzie Radosław, a dźwiękiem będzie Albert. Czyli mnie słuchacie, a na niego patrzycie. Ale zanim. Gdzie są Włochy? Nie na głowie. Słuchajcie, przenosimy się teraz w czasie. Wsiadamy do autokaru, bierzemy plecak, kanapki, termos i jedziemy do Włoch. Zamykamy oczy. 15 godzin przed nami. To tak, jakbyśmy wczoraj oglądali na przykład wiadomości albo jakąś bajkę, cokolwiek. I w 15 godzin z Polski przedostajemy się do Włoch. Tam mały Franciszek stawiał pierwsze kroki, później dorastał i o tym będzie ta historia. Dlatego zapnijcie pasy, bądźcie z nami, śledźcie uważnie to, co się tutaj dzieje. No i co pozostaje powiedzieć? Do zobaczenia we Włoszech! Hej! Buongiorno carissimi fratelli, buongiorno, ciao a tutti, come stai, tutto bene? O, przepraszam, przecież nie muszę używać, jest bezpieczny dystans. Moi kochani, dotarliśmy do Włoch, do miejscowości Asyż, gdzie na świat przyszedł mały Jan. Zaraz, przecież bajka miała być o Franciszku. O co tu chodzi? Wiecie co? Zapomniałem, o czym była ta bajka i muszę chyba skorzystać z książki. Mały Jan przyszedł na świat w 1182. Jego mama miała na imię Pika, a tata Piotr. No i mamy problem, bo imiona rodziców się zgadzają. No ale co z tym Janem? O co tu chodzi? Gdybym miał słownik, jak jest po włosku Jan? Giovanni. No ale to nijak pasuje. Franciszek, Giovanni, Jan. O co tu chodzi? Wiem. Tak, Franciszek ze chrztu ma imię Jan, ale z racji na to, że jego tata był kupcem i często podróżował do Francji, zaczął nazywać swojego syna Francuzikiem. Jego mama, też z pochodzenia francuska, często czytała mu wiersze, śpiewała różne piosenki i Franciszek tak został nazwany przez rodziców na cześć właśnie tego i pochodzenia, i tych podróży taty. I moi kochani, Franciszek, na początku młody urwis, biegający po mieście, ubierający się w kolorowe ubrania, śpiewający piosenki, recytujący wiersze, miał bardzo dużo pieniędzy. Jego tata, bogaty kupiec, jeździł do Francji, do innych krajów, sprzedawał, handlował, wymieniał i dzięki temu nasz Franciszek był ulubieńcem wszystkich, bo jak ktoś ma dużo pieniędzy, to też ma dużo kolegów i młodzież, dziewczyny, chłopcy biegali za Franciszkiem. Oczywiście Franciszek robił dla nich prezenty, kupował upominki i razem spędzali bardzo dużo czasu. Nawet mówi się, że Franciszek był królem młodzieży.
był bardzo z tego znany. I kiedy tak Franciszek chodził ze swoim instrumentem, śpiewał piosenki po francusku, my spróbujmy teraz przenieść się do Włoch i posłuchać, jakby to brzmiało w oryginale. Oczywiście, jeżeli ktoś tylko zna francuski, zachęcamy, żeby z nami zaczął śpiewać. Qui regarde derrière resplendira sur son visage peu d'amertume sur son visage peu d'amertume qui regarde derrière resplendira sur son visage plus d'amertume sur son visage plus d'amertume. Jeżeli ktoś nie zna słów, to może po prostu nucić, więc spróbujmy razem, tak jak koty, będziemy mruczeć w rytm naszej piosenki. Qui regarde vers le resplendir sur son visage plus d'amertume sur son visage plus d'amertume. Tak mogło to brzmieć, czy tak było? No, w książce nie ma nagrań, także trudno powiedzieć. Moi kochani, wędrujemy dalej, poznajemy historię naszego Franciszka. Jak każdy młody chłopak, każda młoda dziewczyna, nasz bohater miał dwa marzenia. Jako młodzieniec wyobrażał sobie, co by mógł robić w przyszłości, jak już będzie duży, jak już będzie samodzielny, dorosły. No i miał dwie opcje, dwie drogi przed sobą. Po pierwsze, wyobrażał sobie, że będzie jak jego tata. Bogaty kupiec, handlujący materiałami, znający się na rzeczy. Najlepszy w mieście, wszystkie kobiety, żeby uszyć sobie nowe sukienki, będą chodzić właśnie do Franciszka po materiały, tak jak do jego ojca. Drogie, bogato zdobione, kolorowe, przeszywane złotymi nićmi. No po prostu numer jeden. I Franciszek, że jego tata widział to jego zaangażowanie, tę jego chęć pracy, wprowadzał go do sklepu, pokazywał mu jakieś tajniki, jakieś sztuczki, jak obsługiwać klientów, jak z nimi rozmawiać, jak wymieniać się w handlu. I Franciszek z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień coraz lepiej mu to wychodziło i tak sobie to wyobrażał, że będę kupcem jak mój tata. Ale że głowa Franciszka była pełna pomysłów, pełna nowych wizji, któregoś dnia pomyślał. Musimy wiedzieć, że w tamtym czasie było znane walczenie na wojnie. Dwa miasta sąsiednie bardzo często ze sobą walczyły, rywalizowały. I Franciszek pomyślał sobie, że będzie tak jak żołnierz, będzie rycerzem, będzie walczył w obronie swojego miasta i dzięki temu, kiedy pojedzie na zwycięską bitwę, wróci, zyska sławę, wszyscy oni będą mówić, będzie najbardziej popularny. I Franciszek powiedział o tym tacie. Tata, nie czekając długo, kupił mu zbroję lśniącą, gładką, piękną zbroję i Franciszek, jak taki prawdziwy włoski żołnierz, rycerz, chciał walczyć w obronie Asyżu. Ktoś, kto spotka na swojej drodze Franciszka, nie ma z nim żadnych szans. I któregoś dnia Franciszek pojechał na wojnę. I jak to na wojnie? Albo się wygra, albo się nie wygra. Jak myślicie? Czy na tę wojnę, na którą pojechał Franciszek, wyposażony w swoją zbroję, ostry miecz, z głową pełną marzeń, czy wrócił jako zwycięzca? No niestety muszę zmartwić wszystkich, którzy pomyśleli, że wrócił w wielkiej sławie, bo niestety Franciszek na tej wojnie poniósł porażkę. Trafił do więzienia.
Tak to jest, że na wojnie albo się zostaje dźgniętym mieczem, albo żywych zamyka się w zimnych, chłodnych celach za kratami. I Franciszek niestety tak skończył. Został zamknięty, tam nikogo nie było. Siedział samotny, było zimno, wilgotno, dookoła chodziły szczury, wyobrażacie sobie to obrzydliwe. I ten nasz bohater, który już widział, jak wraca na swoim koniu, wszyscy mu klaskają, siedzi między szczurami. No po prostu żenada. I tak Franciszek z dnia na dzień siedział. Miał bardzo dużo czasu i myślał. Siedział i myślał. I któregoś dnia ktoś w tym więzieniu podrzucił mu książkę. Ktoś przyszedł ukradkiem i dał Franciszkowi książkę. Na początku Franciszek zainteresował się tą książką, przyglądał się, zastanawiał, oglądał z prawej, oglądał z lewej, od przodu do tyłu i przez to, że miał bardzo dużo czasu, zaczął ją otwierać nawet. Strasznie się zastanawiał, co tam w niej jest, wielka książka, wielkie litery i kiedy tak siedział, kiedy miał tak dużo czasu, zaczął po prostu czytać fragment po fragmencie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Franciszek zastanawiał się, o co może chodzić. Po pierwsze, co to za książka? No, nie brzmi to jak jakaś opowieść, jakaś przygodowa, zawierająca jakąś historię. Zaczął bardzo dużo się zastanawiać nad tymi zdaniami i kiedy tak przeczytał o miłowaniu nieprzyjaciół, zaczął myśleć, o co może chodzić. Przypomniał sobie wszystkie sytuacje, w których no, nie układało mu się z kolegami. Może z kimś się poprzepychał, może powiedział coś komuś głupiego, a może ktoś go obraził. I Franciszek zaczął się zastanawiać, co to znaczy miłować nieprzyjaciół. I dotarło do niego, że te osoby, które na co dzień podstawiają mu nogi, albo się z niego śmieją, albo mówią mu jakieś obraźliwe teksty, nie wiem, może mówią, że jesteś głupi, może będziesz beznadziejnym kupcem, w ogóle się nie nadajesz na tę wojnę. Franciszek zrozumiał, że on ma kochać te osoby, że ma życzyć im dobrze. Czas leciał, Franciszek wertował, kartka po kartce. I dobrnął do kolejnego fragmentu. Dawajcie, a będzie wam dane. I znowu Franciszek zastanawiał się, co to znaczy. Będę dawał, to będę też otrzymywał. Może sobie przypomniał te wszystkie sytuacje, kiedy rozdawał te pieniądze i teraz on sam w więzieniu siedzi. No to skoro dawał pieniądze, to teraz wypadało, żeby ktoś mu dał. No, Franciszek miał bardzo dużo myśli i to mu się trochę nie układało w głowie, ale przewracał kartki dalej. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. I tu już do Franciszka dotarło bardzo mocno, że coś musi w swoim życiu zrobić. Skoro miał dużo pieniędzy, skoro marzył o byciu rycerzem, siedzi teraz sam w więzieniu, zaczął myśleć o tym, że chyba Pan Jezus chce od niego czegoś innego. Poprzez tą księgę, jak się okazało, Biblię, Franciszek zaczął dostawać konkretne sygnały, jakieś znaki, że to wszystko, o czym marzył, to zupełnie nie o to chodzi. I któregoś dnia jego tata postanowił wykupić swojego syna z więzienia. Zapłacił dużo pieniędzy, nazywa się to kaucją i wyciągnął Franciszka z zakrat, z tego miejsca, gdzie było tyle szczurów. Na początku Franciszek, który już był na wolności, wydawałoby się, że wróci do swoich
zabaw, do tego biegania z gitarą, z pieniędzmi, z młodzieżą. Wyobraźcie sobie, że on w ogóle nie był tym zainteresowany. Jakby wrócił Franciszek, ale nie ten sam. Chodził swoimi ścieżkami, jak taki kot bezpański. Młodzież bawiła się w mieście, a on uciekał gdzieś w jakieś góry, do lasu. Często brał dwa patyki i układał sobie je jako krzyż. I ten Franciszek po prostu się zaczął modlić, zaczął patrzeć na ten krzyż. Przypomniały mu się te słowa, które czytał w więzieniu z Pisma Świętego, z Biblii. I kiedy młodzież, kiedy jego koledzy, koleżanki widziały go, zaczęły się zastanawiać, zwariował? Gdzie on jest? Gdzie jest nasz Franciszek? Gdzie jest ten nasz bohater, ten król, za którym biegaliśmy? Franciszek coraz więcej czasu spędzał sam. Chował się, biegał gdzieś po jakichś dolinach, w góry. I kiedy tak Franciszek chodził po tych dolinach, po tych zakątkach różnych, spacerował, biegał z tym krzyżem, któregoś dnia spotkał na swojej drodze trędowatego. Takie dziwne słowo. Kto to jest ten trędowaty? No tu musimy zrobić sobie troszeczkę taką lekcję historii i muszę wam opowiedzieć, ponieważ w tamtym czasie no, nie była rozwinięta tak medycyna jak teraz i pewne osoby, które miały takie choroby związane z ciałem, jakieś wysypki, jakieś zaczerwienienia, takie rany, które się trudno goiły, z których cały czas się coś lało, opatrunki nie dawały rady, to te osoby były odrzucone. One śmierdziały, mówiąc bardzo prosto. Nie myły się, nikt nie chciał z nimi rozmawiać. I kiedy Franciszek był młody, to on przed takimi osobami uciekał, bał się ich. I żeby wszyscy z daleka wiedzieli, że oni są trędowaci, chodzili z kijem, z dzwonkiem. I z daleka każdy, kto usłyszał dzwonek, od razu się chował i te osoby były wyrzucone poza granice miasta. One były skazane na same siebie. Nikt nie chciał z nimi rozmawiać, nikt nie chciał się z nimi kolegować. I wtedy, kiedy Franciszek już wyszedł na wolność, kiedy dużo czasu spędzał sam, myślał nad sobą, kiedy chodził z tym krzyżem i kiedy spotkał na swojej drodze trędowatego, wyobraźcie sobie, że on od niego nie uciekał. Mało tego, Franciszek podszedł do niego i go przytulił. Tak, Franciszek przytulił trędowatego, tego, przed którym na początku uciekał jak wszyscy inni. A tego dnia Franciszek zrozumiał, że te osoby, których nikt nie lubi, wręcz nikt ich nie kocha, one tak naprawdę potrzebują towarzystwa. To z nimi trzeba rozmawiać, to do nich trzeba wyciągać rękę. I to był jeden z takich ważnych momentów w historii Franciszka. Od tych marzeń, przez to więzienie, przez to dużo czasu spędzanie samemu, to spotkanie trędowatego, Franciszkowi zaczęło się to układać jak puzzle, że Pan Bóg chce od niego czegoś innego, że nie chce, żeby był kupcem, że nie chce, żeby był rycerzem ani innym, tylko właśnie kim. I któregoś razu, kiedy tak Franciszek biegał po Asyżu, trafił do kościółka, do zaniedbanego, małego kościółka. I w tym kościółku, oprócz dziur, obrazów zniszczonych, ławek połamanych, był nienaruszony krzyż. I to jest ten krzyż, który widzimy tutaj na środku. To jest krzyż świętego Damiana. I on właśnie tak się nazywa dlatego, ponieważ ten kościółek, do którego trafił Franciszek, no właśnie, był pod wezwaniem świętego Damiana. Tak jak nasza parafia jest pod wezwaniem świętego Franciszka, tak kościół w Asyżu, a raczej pod Asyżem, bo to było tak troszeczkę poza granicami miasta, był właśnie pod wezwaniem świętego Damiana. I Franciszek, kiedy odkrył ten krzyż,
piękny, jaśniejący blaskiem, światłem, wpatrywał się w niego i pytał się już tak bardzo wprost: Panie Jezu, co chcesz, żebym robił? Co mam zrobić ze swoim życiem? Czy mam być bohaterem? Czy mam być świętym? Czy mam być kimś? Co ty ode mnie w ogóle chcesz? I tu jest też taka ciekawostka, że ten krzyż i Pan Jezus, który jest na krzyżu, on jest żyjący. I ten blask od Pana Jezusa, on wręcz opromieniał, rzucał światło na Franciszka i któregoś dnia w czasie jednej z modlitw Franciszek usłyszał głos: Franciszku, idź i odbuduj mój kościół. Moi kochani, jak w każdym filmie, w każdym serialu, nagle pojawia się reklama. I w naszej historii tak samo pojawiła się reklama, dlatego jeżeli jesteście rozpaleni ciekawością, zastanawiacie się, co dalej z tym naszym bohaterem, dokąd Pan Jezus zaprowadził Franciszka, pozostaje mi zaprosić was na jutro. Ciąg dalszy nastąpi.